Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Chciałem przedstawić w tym filmie podstawowe funkcjonalności i sposób posługiwania się trackerem. Co to jest tracker? Tracker to jest taki program służący do analizowania filmów wideo. Dokładnie analizowania zjawisk fizycznych, przede wszystkim ruchu, utrwalonych na filmach wideo. Dlaczego to jest możliwe? No bo film wideo to jest zbiór klatek wykonanych w określonych odstępach czasowych. No, jeśli na przykład twój telefon nagrywa film z normalną szybkością 30 klatek na sekundę, to się nazywa po angielsku frames per second, FPS, to można przyjąć, że z zupełnie dobrą dokładnością każda klatka jest naświetlona co 1/30 sekundy. Jeżeli ustawisz sobie na przykład, slow motion, nagranie w zwolnionym tempie, no to liczba klatek wzrośnie do 120 klatek na sekundę. No i to już jest stosunkowo szybko. Tak? Można oczywiście marzyć o specjalnych kamerach, które nagrywają jeszcze szybciej. W niektórych nowoczesnych telefonach można tę szybkość ustawić. Można nagrywać z jeszcze większą szybkością. To wszystko służy temu, żeby następnie ten nagrany film przeanalizować i sprawdzić, w jaki sposób dane zjawisko, najczęściej no ruch czegoś, zmienia się w czasie. To jest strona trackera. Tracker jest, jak widać, dostępny na różne platformy: Windowsy, Maci, a także na Linuxa. Ja korzystam, ponieważ mam Chromebooka, korzystam z wersji trackera online przez stronę internetową. To, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że tracker się rozwija. To jest projekt open source'owy. To znaczy, że każdy może pobrać kod i go usprawnić, a następnie zaproponować, żeby to usprawnienie było uwzględnione w takim oficjalnym kodzie. I ewoluuje. Tak? Trzeba pamiętać, że jeżeli instaluje się trackera na swoim komputerze, to warto następnie od czasu do czasu sprawdzić, czy nie ma aktualizacji. No dobrze, to idziemy teraz do tego panelu trackera online. To powinno wyglądać tak samo jak ten panel, który masz na swoim komputerze, jeżeli zainstalowałeś trackera na swoim komputerze. No i pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba wczytać film. Trzeba wczytać film, otwórz plik i teraz, otwórz plik. Teraz w poprzednim filmie pokazałem, jak rozłożyć film na klatki, bo tracker ma, przynajmniej ta wersja, z której ja korzystam, ma pewien problem z rozpoznawaniem plików wideo i z wczytywaniem plików wideo, no ale rozwiązanie jest takie, że on akceptuje również takie stosy, w którym film wideo jest rozłożony klatka po klatce na pliki graficzne, na przykład PNG albo JPG. I na poprzednim filmie pokazałem, w jaki sposób to można zrobić, w jaki sposób można ten swój film rozłożyć na klatki, więc wybiorę teraz plik ze swojego komputera. Gdzie tu jest ten plik? O tu. No i trzeba troszeczkę poczekać, zanim te klatki się wczytają. Więc ja może zatrzymam nagrywanie i poczekamy.
Nie bardzo chcę się zatrzymać. Widać, że komputer jest zajęty wczytywaniem i nie słucha. Nie słucha mojego polecenia, więc musimy chwilę cierpliwie poczekać. No tak, film się zatrzymał dokładnie w tym momencie, w którym plik się wczytał, więc wiele żeśmy nie zyskali. To jest film, ja go teraz puszczę, na którym widzicie kulkę metalową, która porusza się po listwie. Ja tę listwę pokazywałem na lekcji. Na listwie naklejony jest taśma krawiecka, tak żeby można było odczytać położenie. No i film wygląda w ten sposób. No, to jest film nagrany w trybie slow motion i on go teraz odtwarza jakby obrazek po obrazku. Dlatego to tak trwa stosunkowo wolno i naszym zadaniem jest przeanalizować zależność położenia tej kulki od czasu zdefiniowanego po prostu przez numer klatki. No, jeżeli klatki są nagrane w tempie 120 klatek na sekundę, no to można sobie tam wyobrazić, że odstęp czasu pomiędzy klatkami to jest 1/120 sekundy, więc na przykład odstęp czasu pomiędzy 10 klatkami, co 10 klatką, to będzie 1/12 sekundy. No i tutaj widać na tej, jak przesuwa się taki suwak, nie wiem czy go widzicie, ale mogę go tu przesunąć wstecz. Przesunął się do samego końca. Tu przesuwa się taki suwak, który pokazuje, pozwala jakby, powoduje, że przechodzić od jednej klatki do drugiej. No, pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie ustalić, to jest ustalić parametry tego filmu. No, pierwsza rzecz, która jest widoczna, to jest taka, że niezbyt dobrze widać te znaczniki, tą miarkę centymetrową, więc ja obejrzałem sobie na boku te klatki, otworzyłem ten plik i obejrzałem sobie na boku te klatki jedna po drugiej i ustaliłem, że na klatce 34 piłeczka jest na skali tutaj 30 cm, a na 91 jest przy 50 cm, więc po pierwsze otwieram tutaj ten ustawienia klipu, ustawienia filmu, otwieram sobie to okno, wpisuję klatkę początkową, chcę oglądać to od klatki 34. Klatka końcowa to będzie 91. No, 34 tu powinna się wpisać, nie wpisała się z jakichś powodów. Dobrze. Pewnie chcę oglądać ten film co 5 klatek, dlatego że co jedną klatkę to może być po prostu za gęsto, tak? Zmiana będzie niewielka. No i szybkość jest 120, nie 10, a 120 klatek na sekundę. Więc 120, nie 123, 120 klatek na sekundę, ok. Warto jeszcze raz to kliknąć, sprawdzić, czy wszystko się dobrze przeliczyło. Zgadza się. Tu jest odległość między klatkami, od klatki 34 do klatki 89. Nie, do klatki 91 chciałem, a nie 89, nie wiem dlaczego. Do klatki 91. Ok. Ach, on tam z jakichś powodów zamienia to sam na klatkę, zaokrągla to na klatkę 89. Dobrze, błąd nie jest duży, jak widać tutaj nie mamy większego wyboru. On każe nam tak to wybrać. Nic z tym się nie zrobi. No to teraz
można zobaczyć, jak ten ruch wygląda od jednego ograniczenia do drugiego. Tu są te ograniczniki, one się wyświetliły. No i kolejną sprawą, którą trzeba zrobić, to trzeba powiedzieć temu programowi, jaka jest długość tego odcinka w fizycznych jednostkach. Dlatego, że on mierzy to na razie w klatkach. No to w tym celu trzeba powiększyć ten obrazek. Trzeba ten obrazek powiększyć i wywołać coś, co się tutaj nazywa miarką. A to jest pierwsze, to jest klatka numer 34 i to powinno być przy 30 cm. No i widać, że jest przy 30 cm, tak? To jest 31, to łatwo przeczytać, więc to musi być 30. Klikamy tutaj na coś, co się nazywa narzędziem kalibracyjnym. Nowa, prosta kalibracji. No, musimy troszeczkę poczekać. No i teraz pojawia się taki odcinek i ten odcinek trzeba tutaj odpowiednio przeciągnąć. Po pierwsze, ten koniec trzeba przeciągnąć tutaj, tam gdzie jest ten 30 cm. No a drugi koniec trzeba przeciągnąć tam, gdzie jest centymetr 50. Centymetr 50 będzie tutaj zapewne. Tak sobie wyobrażam. A można w tym celu też puścić film i zobaczyć, w którym miejscu to się zatrzyma. O, w tym miejscu się zatrzymało, czyli to jest 50 centymetr, więc przeciągamy to tutaj. Bardzo dobrze. Widać, że ustawiło nam się to równo. Nachylenie do osi X-ów jest praktycznie poziome. Tam różnica jest 1/10 stopnia. To jest dokładność, której nie jesteśmy w stanie poprawić. No i to ma być od 30 do 50 cm, czyli to jest 20 cm. Tak? Czyli tu trzeba napisać, że to jest 0,2 metra. Nie 1,2, tylko 0,2 metra. No bardzo dobrze. To wszystko zostało zanotowane. Pojawiła się nam tutaj informacja, że to jest 0,2 metra. Możemy teraz wrócić do pierwszej klatki i schować sobie tą linijkę pomiarową. Ona już nam nie będzie potrzebna. Program będzie jej używał do tego, żeby skalibrować w fizycznych jednostkach ten ruch. Więc chowamy sobie to i wyciągamy układ współrzędnych. Wyciągamy układ współrzędnych. Pojawiają się osie układów współrzędnych i dobrze jest je przeciągnąć w takie miejsce, żeby zaczynały się tam, gdzie zaczyna się nasz ruch. Wtedy pomiary będą się zaczynały jakby od zera. Więc przeciągamy to tutaj mozolnie. O, gdzieś tutaj. No. Przeciągamy to gdzieś tutaj. Ten układ współrzędnych można też obracać i to się przydaje, jeżeli będziemy na przykład obracać go w taki sposób, żeby ruch, będziemy badali spadek swobodny, tak? No to wtedy jest istotne, żeby oś, wzdłuż której odbywa się ruch, no patrzyła w kierunku ruchu, żeby nie było na przykład tam współrzędnych, które maleją, robią się coraz bardziej ujemne. Dobrze, no to zrobiliśmy to, co trzeba. Można schować układ współrzędnych. Bardzo dobrze. No i teraz jeszcze trzeba zdefiniować ścieżkę, to się tak nazywa, to znaczy to, ten przebieg, to zjawisko, które badamy, tak? Nowa masa punktowa, bardzo dobrze, niech to się tak nazywa. Musimy chwilę poczekać, aż to się pojawi. Jest masa A. Tu można
jest wyliczona wartość tej masy, dla nas nie ma to większego znaczenia. Możemy zmienić sobie nazwę i powiedzieć, że to jest kulka, a nie masa. Bardzo dobrze. Tak, enter. Dobrze, masa nazywa się kulka, a jesteśmy gotowi do pomiarów. No i teraz jak wyglądają pomiary? Jeszcze powiem coś może o tym panelu. Na tym panelu pojawią się wyniki pomiarów. No i możemy też zdefiniować to, co chcemy zobaczyć. Tak? Tu na tym rysunku będziemy widzieć współrzędną x. Na tym rysunku w związku z tym, zamiast współrzędnej y, która nie jest bardzo interesująca, może warto kazać mu obliczyć prędkość wzdłuż osi x-ów. Czyli wzdłuż tej prędkość, z jaką ta kulka porusza się, szybkość właściwie powinienem powiedzieć, z jaką ta kulka porusza się wzdłuż listwy. No i teraz jak się wykonuje pomiar? Naciska się Shift i klika się w ten punkt, którego położenie chce się zmierzyć. To będzie środek kulki. Cyk. Doskonale. Pojawił się pierwszy pomiar i kulka przesunęła się o 5 klatek. No to w następnym kroku robimy tak samo. Naciskamy Shift. Powinny pozostałe pomiary zniknąć. No i teraz trzeba mniej więcej w tym samym miejscu w kulce kliknąć jeszcze raz. Enter. Dobrze, pojawił się pierwszy pomiar. Teraz pojawiły się już dwa. No, prędkości jeszcze z dwóch pomiarów nie jest w stanie wyliczyć, ale położenie już, jak widzicie, się zmienia. Tak? Teraz klikamy tu. Nacisnąłem Shift, zniknęły te pomiary. Jeszcze raz klikam. Enter. To wszystko trwa, dlatego że nagrywam, więc pojawił się trzeci pomiar. Kolejny pomiar, Shift. Jeżeli Shift, zniknęły pomiary, Enter. Znaczy klik, a nie Enter, przepraszam. Shift i klik. Pojawił się pomiar czwarty. Zauważcie, że on to mierzy od zerowego. Taki jest dziwny. No i kolejne pomiary. Po kolei trzeba starać się trafić mniej więcej w ten sam punkt tej kulki. Czekamy, aż przewinie program. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale na tym się powolutku przesuwa ten suwak, sygnalizując kolejne położenia klatki. No, interesuje nas oczywiście tylko i wyłącznie pomiar wzdłuż tej listwy, czy ja trafię to troszeczkę wyżej, czy troszeczkę niżej, nie jest w tym momencie istotne, bo analizujemy ruch wzdłuż tej listwy. Kolejny pomiar. Widać, że tu trochę nie trafiłem w środek, no ale to jest oczywiście kwestia błędu pomiarowego i jakby z tym rozrzutem nic się nie da poradzić, tak? To znaczy na ten rozrzut trudno jest coś poradzić, bo to ja jestem nieprecyzyjnym. Naciskam Shift, znikają te poprzednie pomiary i klikam. Ja jestem nieprecyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Jeszcze raz. No i tym razem to już będzie ostatnia klatka. I wykonaliśmy nasz pomiar. Wykonaliśmy nasz pomiar. I teraz możemy mu się przyjrzeć. Widać, to jest wykres
położenia kulki od punktu 0, tak jak żeśmy umieścili początek układów współrzędnych, w czasie, to są sekundy wyliczone z numeru klatki i znajomości częstości czy szybkości, z jaką te klatki są nagrywane. No a tu jest prędkość, tu jest szybkość, no i to wygląda jakoś tak bardzo poszarpane, no ale gdybyśmy tutaj zmienili nieco kalibrację tych osi, zaczęli na przykład od zera, a skończyli tu na 0,5 albo 0,6 metra na sekundę, no to zobaczylibyście, że zmierzyliśmy, że ta piłeczka, czy ta kulka, przepraszam, że ta kulka porusza się mniej więcej ze stałą prędkością. A to, co tutaj widzimy, no to jest rozrzut, który wynika tak naprawdę z niedokładności naszych pomiarów. Kto to umie robić lepiej, dostanie lepsze wyniki. Ja umiałem to zrobić tak, jak zrobiłem. Widać, że zależność drogi od czasu jest funkcją liniową, tak jak w ruchu jednostajnym. No i wyliczona przez program szybkość poruszania się tej kulki jest też stała w czasie. No i teraz to, co jeszcze chcę Wam pokazać, to, że można wynik zapisać. Można to wszystko zapisać jako plik zip, taki, który po wczytaniu pozwoli nam obejrzeć po prostu to wszystko, co zrobiliśmy. Przywróci nam ten dokładnie taki stan, który jest w tej chwili. No i myślę, że często będę prosił Was o przysłanie, o zrobienie własnych pomiarów i przysłanie takich plików trackera właśnie zzipowanych, które sobie będę mógł odczytać na swoim komputerze. No więc eksportujemy to. Klikamy eksportuj. Czekamy, aż wszystko to trwa dużo wolniej, ponieważ nagrywamy to, co się dzieje. Musimy zaczekać. Dobrze. Ruch jednostajny slow-mo 2A. Tak mamy to zapisać. Slow-mo to jest skrót od slow motion, jakby ktoś chciał. Czekamy, aż komputer łaskawie otworzy okno do zapisania tego pliku. I ten plik można zapisać na swoim komputerze. I to jest zwykły plik zip, który można następnie otworzyć i ten stan łącznie z tymi wszystkimi pomiarami zostanie przywrócony. Tu jest dużo innych opcji i możliwości. Można na przykład wytrzeć wszystkie pomiary, można też analizować te wykresy. Ja może nagram kolejny film na ten temat. Widać, że się coś zacięło. Być może nie w stanie wykonać tego polecenia, dopóki moja pamięć RAM jest zajęty przez ten program do nagrywania. No ale myślę, że w tym momencie zrobiliśmy już wszystko, co trzeba. To polecenie, którego nie możemy tutaj skończyć, prowadzi do zapisania pliku, który jest jakby źródłem, w którym zawiera się cała analiza, która została zrobiona do tej pory. Nie tylko film rozłożony na klatki, ale też wszystkie ustawienia i wszystko, co zostało zapamiętane, wykonane i zapamiętane przez ten program. No dobrze, to tyle w takim razie. Aha, to teraz... To się też zacięło, tak? To spróbujemy zamknąć stronę.
No dobrze, to udało nam się wyjść z tego, z tej patowej sytuacji. Okazuje się, że film się też nie nagrywał. Zaraz zobaczymy, co się nagrało.